Dzień dobry, cześć i czołem, drogi widzu. Kolejny odcinek Dragon Age Veilguard przed nami. Jesteśmy tutaj w tej osadzie i możemy sobie w sumie od razu podejść do handlarza, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Okej, możemy rangę sklepu ulepszyć maksymalnie do 4. Możemy sprzedać cenne przedmioty plus siła frakcji i złoto. Okej, plus 93 reputacji zyskaliśmy, tak jakby. Jest niewielka, ale lepszy rys niż nic. Dobra. Co my tu możemy kupić? Koncentracja, akurat w przypadku Blary to jest gorsze. Ale możemy kupić krótki łuk dla Harding. I ulepszyć nasz topór. No dobra, tutaj jakieś... No tak średnio na jeża. Jakiś witar zasłony, niby coś tutaj jest. Ale tak to wszędzie mamy, widzę, za niską, tak jakby za niski poziom. Dobra, ulepszmy to i kupmy to dla Harding. Zostaje nam 358 golda, więc za dużo z tym nie zrobimy. Okej. To akurat nas nie interesuje. Tutaj tarcza też jest wymieniona. To jest ulepszone, spoko. Zbroja jest wymieniona. Więc teraz towarzysze. Dokładnie. No i mamy wszystko. Teraz ruszajmy na małą eksplorację. Co my tu mamy? No w zasadzie nic szczególnego, poza w sumie pięknymi widokami. Mamy wodospad, mamy posąg. Mamy góry, mamy jeziorko. Kto by nie chciał mieszkać w takich rejonach? Okej, coś tu jest, list. Raport ze zwiadu. Zjawa. Raport ze zwiadu ekspedycji. Meldu jest skaczący za zasłonę Kaida. Wybrałem się na północny skraj lasu Arlatan, żeby znaleźć wejście do ruin Jedalis. Niedawno odkryliśmy tam stary pamiętnik, według którego zaginiona opiekunka Hali znalazła w Jedalis salę pełną relikwii gdzieś w labiryncie. Wejście było przywalone gruzem. Właśnie miałem się przeciskać przez szczelinę, kiedy przed nią pojawiła się postać. Odniosłem wrażenie, że staje mi na drodze. Nie była materialna, więc pewnie mógłbym przez nią przejść, ale machała rękami. Odebrałem to jako ostrzeżenie, że nie powinienem wchodzić do ruin. Nie oponowałem, tylko obróciłem się na pięcie i uciekłem. Więc to pewnie była akurat ta osoba, która napisała ten pamiętnik. Dobra, dobra, musimy iść tutaj, ale jeszcze sprawdźmy, co tutaj jest. Drewno twardzielowe. Dobra. Kwartalnik Frywolna Wdówka, część czwarta. Dość zniszczony kwartalnik o wątpliwej cnocie. Frywolna Wdówka wita coraz krótsze dni tęsknotą za zebranymi dwiema znamiennymi opowieściami, czyli historią o miotaniu się między dwoma twardymi miejscami. Wpierw w poszukiwaniu ucieczki, która w końcu jednak kończy się ulgą. Potem pewnie pojawia się trzeci człowiek przypominający niedźwiedzia. Frywolna Wdówka, pozycja dla tych o szlachetnych myślach, ale i dziarskim kroku. Jak mówi sama dama, równie przesadna pod względem łatwowierności, co skromności, ale czy istnieje lepszy pretekst do niedowierzania niż rosnące na unamiętności? Cztery trzepoczące w szoku, szale na pięć. VW. No pewnie Frywolna Wdówka. Okej. Więc teraz musimy wykonać przeprawę w cieniu. Udaj się do przeprawy Dimety. Magister
What about now? Whatever Solas did stirred up everything again. The old blood magic from the war, it never went away. Ancient relics appear out of thin air, ruins float. It's like an old wound that never healed. And now it's bleeding again. Ja to myślałem ogólnie, że ona coś ma zrobić z tym kryształem, ale jednak okazuje się, że nie. What of you? That was the capital city, Arlathan. This is what's left of it after the war. I don't imagine it floated back in the day. A, nie można pływać. Okej. Okay. Nie wiem, czy to sens jest brać ten kryształ ze sobą, ale... Okej. Okay. Kryształy bez skazy. Uuu. Tu mamy podgląd na nasz obóz. O, drabinka, tak? Zgadza się. Lament nad upadkiem Elfhenan z listu skaczącego za zasłonę. Podobno w miejscu, gdzie te wody przelewały się w niebo, stały kiedyś wysokie strażnice z zapalonymi pochodniami prowadzącymi znużonego podróżnika. Czasem w ciche dni, kiedy mgła wisi nisko nad rzeką, mogę wyobrazić sobie rozświetloną drogę do złotych wież Arlathanu i głosy mojego ludu wzywające mnie do domu. Wiem, że Elfhenan, nasza utracona cywilizacja, nie jest takie, jakim je sobie wyobrażam. Arlathan był miejscem cudów i magii, ale też konfliktu i wojny, rządzonym przez tyranów. Wciąż jednak je opłakuję i żałuję, że nie mogłem zobaczyć go choć raz i nazwać swoim. Poniżej dopisek innym charakterem pisma. Nie tylko ty to czujesz. Nie ma grzechu w opłakiwaniu tego, co utracone, nawet jeśli było niedoskonałe. Drifo. Okej. Okay. Okej. Okay. Uszkodzone kryształy mocy pojawiają się ponownie w początkowym miejscu. Co my tu mamy? Obecnie niedostępne. Okej. Okay. Ciekawe. Ktoś sobie tu stoi. A, to Neve. I możemy ruszać tą całą właśnie tutaj. Tą całą... No właśnie tak myślałem. Tą całą łódką. Bo zapomniałem, że przecież mamy się udać do tej przeprawy. Wytarty napis. Sekrety przeszłości obecnie przesłonione. Każdemu jednemu człowiekowi wzbronione. Poszukaj jednak uważnym okiem. Pochukiwanie sowy będzie dla ciebie tropem. No i tutaj też jest obecnie niedostępne. No dobra. Nie wskoczysz tu też, nie? No, tak myślałem. Okej, okay, czyli skoro to wszystko jest tutaj niedostępne, to jedyne, co możemy zrobić, to udać się dalej. Czyli łódką do Dimety. Nev,
You sure you're up for this? I'm fine. Couldn't sit still much longer. Then let's go. W 4 osoby taką łódką. 3 baby, 1 facet. Nice. I've never seen fog this thick in Demeta's Crossing. This isn't right. The dock usually has people bringing goods to market, bartering and shouting. It's always busy. Something happened here. Stay sharp. Przeprawa Demety. It's so quiet. Too quiet. Where is everybody? Dobrze by było się dowiedzieć. O, jakie krzesełka możemy usiąść, popatrzeć. Klimatycznie. O, tutaj już widzę jakieś twarde skrzyneczki. Nie dało rady. Oj. W sumie z drugiej strony dobrze, że się nie da pływać, bo wtedy to w ogóle już byłby taki rejon do eksploracji, że masakra. It's market day. People should be out selling eggs and buying bread. But everything's just abandoned. Właśnie chcę tutaj wskoczyć. Aj, nie przeskakuj. Nie da się. Myślałem, że da radę tam wskoczyć, ale jednak nie. Ewentualnie tutaj. A, ewentualnie nie. No dobra. No coś definitywnie złego się tu wydarzyło. Wszystko porozrzucane. They barricaded the main entrance into town. There's blight in there. I can feel it. Be careful. No dobra, to przeskakujemy. Ooo. It's blight. Worse than in the forest. Must keep everyone in. Mustn't let anyone out. You okay? What happened here? Keep them inside. Listen to the mayor. Hello? I don't think he can hear us. Mhm. Jest ogarnięty plagą. Everyone has to stay. No, you can't leave. Hey, can you hear me? Just stay here and everything will be fine. Miejmy nadzieję, że uda nam się to powstrzymać. Bo troszkę nieciekawie to wygląda. Ale widzę chyba, że na nas też to działa. No to wychodzi. The town square. We need to search for survivors. Let's see what we can find. Burn out. Okej. Drzwi raczej się nie da otworzyć. Dokładnie. This is Adeline. I knew her. She was a farmer. Sold spices to us, the best in Arlathan. I can't believe this happened. Oho. Poszarpana wiadomość. Daj spokój. Z burmistrzem nie warto dyskutować.
Na nową fontannę na placu pod jego oknem złoto w skarbcu zawsze się znajdzie, ale na porządne drewno, na naprawę przystani, z której korzystają wszyscy? Nie, na to nas nie stać. Adelina. Okej. Is that an Aravel on the roof? The blight must have lifted it up there. Grube akcje się tu dzieją. Nie, tego nie rozwalę akurat. No, to akurat nie ten sort. This blight is weird. Ever seen anything like it? Never. The blight's usually dead, static, but this is alive. Okay, let's keep going. Might be more survivors. What was that? Something big. Stay sharp. Over there, two more survivors. Hey, what's going on here? Find the Veil Jumpers. Bring them to the mayor. They're talking about Jahel and Milva. They said bring them to the mayor. If we find the mayor, then maybe we'll find your friends. Mm-hmm. No, coś zdecydowanie za dużego to jest. Ale spoko, może nam się uda rozwikłać zagadkę. Why were they looking for Veil Jumpers? What did the mayor want with them? O Jezu. No nie chciałbym spaść na dół. Zdecydowanie. O, kolejni. Must round up everyone. Must get them inside. We will be rewarded. Ciekaw tylko jestem, czy teraz przejdziemy już do samego serca. O Jezu. Yumi, yumi. No, zgadza się. Milva. That's one of your fellow Veil Jumpers. Melora. Tak jakby plaga się nim, nie wiem, żywiła. We'll get you down, Jahel. No, listen. The gods have returned. I saw them. I heard their voices. The gods did this? A blood ritual to release the blight. The villagers, they said they needed power. Melora. Be careful. Help me, anyone. Okay. Chodzi na to, że jego krew tutaj powodowała, że plaga się wzmocniła, tak jakby. Rozkazy skaczących za zasłonę. Jahelu, dla bezpieczeństwa upewnijmy się, że w przeprawie Dimet wszystko jest w porządku i nikt z mieszkańców niczego nie zauważył. Weź Milwę, znowu. To pomoże jej się otrzaskać i nabrać pewności w siebie w roli zwiadowczyni Irolin. Come on, that sounds close.
Tutaj? Nie, niczego nie ma. I know you. You're the mayor of this town. The village. The people. Are they, blighted. Dead. All of them. You gave them to the gods, didn't you? Didn't you? They were in my head. Infecting my thoughts. They made me do it. Please. Help me. Hmm. Deep breaths. Tell me what happened. I tried to protect people. You have to believe me. The gods told me to lure the Veil Jumpers to the center of town. The others were to be rounded up and kept safe. They would be the first to witness the glory of Ghilanane's new creation. She showed me gold. So much gold. Mm-hmm. So you brought the Veil Jumpers to the middle of town? For a blood sacrifice. Because the gods needed power. Did you know what the gods would do? The Veil Jumpers, they were just strangers. I thought if they were taken first, everyone else might be spared. So you did know? The gods exploited his greed and fear. I'm supposed to feel sorry for him? I say we leave him right here. But I'll die. The blight! Everywhere. What if the dragon comes back? If we let you go, you'll run straight back to the gods. They were in his head. Their influence might linger. I understand what they do now. I won't be tempted again, I swear. Rook, you're a Grey Warden. You could pack him off to Weishaupt as punishment. Uratuj go. Burmistrz postara się o odkupienie, wspomagając szereg strażników. No dokładnie, niech odpokutuje. Uratować go nie ma sensu. Uratujemy go i tak jak mu powiedziała Belara, on może polecić do bogów. Nie wiadomo co mu jest, a jeśli go wyślemy do Szarej Straży, to oni go już przypilnują. We'll send him to the wardens. No! I'll never survive that. We take anyone. Even murderous traitors like you. It's more than you deserve. You don't understand. I felt their power. It's irresistible. You're going to spend the rest of your life fighting Darkspawn. That's not enough to redeem you, but it's a start. But be grateful I'm even giving you this chance. Dokładnie. The Fade had opened, and the gods were free. Thanks to Solas, they'd woken up to find their empire, their subjects, even their fellow gods. All gone. But they still had the power of the Blight. And corrupting a village was just the start. They made plans to tap more of the Blight. All of it. To rebuild their empire. As a path to power, it had its costs.
and everyone would pay for it. Okej, okay. Musimy zameldować o odkryciach. Szybka podróż. Naciśnij M, aby otworzyć mapę. Podczas gry będziesz odblokowywać punkty szybkiej podróży, które są też miejscami zapisu gry. Przeglądaj mapę obszaru, aby odkryć te punkty. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Musimy porozmawiać ze Strife'em i Irlin. Akurat nie chciałem docza robić, tylko skoczyć. Chcę zobaczyć, czy tutaj może przypadkiem nie jest to odblokowane, ale nie jest. Dobra, skoro musimy tu wrócić, to możemy po prostu się tutaj przeteleportować. Otóż to. Did you find our scouts? They're dead. I'm sorry. Elgannon and Gilanane sacrificed them in some kind of ritual. Creators, what about the rest of the village? The ritual spread blight everywhere. The entire village was overrun. The few who survived are controlled by blood magic. Their minds are gone. Elgannon and Gilanane used them like puppets. I dare say it was a show of Morrigan. Oh. They will not rest until you are on your knees. Ja to pamiętam. Cowering, helpless in the face of such power. Lady Morrigan? Tis simply Morrigan to you, Scout Harding. What a pleasure to see you again. Rook, this is Morrigan, an old acquaintance. I thought she could help. Morrigan helped the Inquisition when Varric and I were part of it. She knew more about ancient magic than anyone, except Solas. 'Twas both pleasure and necessity to help then, as it is now. Stopping Elgannon and Gilanane shall require many hands. Więcej? Co my tu mamy? Kim jesteś? So who are you exactly? I have borne many appellations. Advisor to Orle. Witch of the Wilds, friend to the Inquisition. My place here, however, is but a humble advisor on matters arcane. Witch of the Wilds? An honorific, born of rumor and exaggeration. The fearsome reputations of your opponents, however, are duly earned. This dark turn of events shall only become worse. Mm-hmm. Then I look forward to your help. How refreshing. Your cooperative nature is appreciated in return. What can you tell us about all this? As dangerous as Solas himself may be, his imprisonment of the gods was just. To leave them unchecked would have been the very end of Thedas. Hmm. Just to be clear, you know your old friend Solas is actually the Dreadwolf. So I have come to learn. It rather explains how he knew such a great deal of ancient elven history, and why he became so vexed when I attempted to explain it to him. Whilst I cannot claim the same depth of knowledge, the knowledge I do possess is yours for the asking. I hope it helps. For all we know, the entire world will look like Demeter's Crossing once the gods are through. Okay. Not if we stop it first. Ah, the confidence of youth. You shall need a good deal more of it. I suppose you have some advice? Set aside your notions of godhood and see them for the ancient, powerful mages they are. Standing against them shall require serious magic of your own. When you interrupted the Dreadwolf's ritual, did you happen across any of the tools he used? He had a dagger, but it got lost in the chaos.
Then you would do well to find it. 'Tis better in your hands than those of the gods. Is there anything else Solas might have had that could help us? We're in his, well, he calls it the lighthouse? Ah, yes. The legendary sanctum of the Dreadwolf. 'Tis said his alluvian, the Viravas, could travel to any other alluvian of his choosing. That's not how it works right now. It only goes to Arlathan. I can take a look at it. Maybe fix it, even. I know alluvians better than most. Any help you can offer, we'd appreciate. If alluvians even work the same way, all the magic is different now. Our gods are back. Our gods! And they're killing people and blinding the world. How do we stand up against that? Za wszelką cenę, krok po kroku, działamy razem. Albo krok po kroku, albo działamy razem. We stand up against them one step at a time. We don't have all the answers, but we know what we need to do. You're fixing the alluvian at the lighthouse. Nev, Harding, and I are going to find this dagger at the ritual site. Let's get to work. There's a lot of fight ahead of us. Indeed. Prepare yourselves well and have a care in your choices. These are the times in which legends are born or slain. In this battle, I shall render whatever assistance I am able. Right. Let's move. No i pięknie. Zadanie ukończone. Przeprawa w cieniu. Po zbadaniu sytuacji w osadzie, przeprawa Dimety, drużyna odkryła, że bogowie spustoszyli osadę przy użyciu plagi. Okej, więź zaciśniła się ze wszystkimi. Co gorsza, skusili burmistrza do zdradzenia mieszkańców w zamian za złoto. Drużyna postanowiła zesłać burmistrza do Szarej Straży. No, mamy kolejne osiągnięcie. Las Arlathan, miejsce rytuału. Nowe zadanie. No okej, w tym momencie zakończymy sobie oczywiście ten odcinek. W kolejnym natomiast ruszamy dalej. Tylko jeszcze sobie tutaj wezmę i dam jakiś ten, jak to się nazywa, jakąś zdolność. Tutaj coś mamy. Prędkość. Zachwianie od ataków bronią plus 20%. I tutaj zdecydowanie zakończenie. Zdecydowane zakończenie. Obrażenia od ataku zwinnego ładowanego końcowego plus 10%. Myślę, że to jest w miarę sensowne. Dobra. Teraz tak, umiejętności, bo to tutaj mam. I teraz dajcie mi postać. No i mam tutaj w sumie na dwójeczce. Super. Dobra. To w tym momencie kończymy ten odcinek. W kolejnym będziemy szukać sztyletu z Lerium. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczyska w kolejnym odcinku.